Mamy tutaj też jednego gołębia na sprzedaż od kolegi Piotra Wójcickiego. Jest to ciekawy gołąb, tym bardziej, że rzadko się nam takie gołębie zdarzają, gdyż ten obrączkę ma z Francji z 2011 roku. To jest samicz czy samica, Piotr? To jest samiczka. Taka widzimy niebieska, pstra samiczka. Powiedz coś nam więcej może. Znaczy tak, ta samiczka, nabyłem ją w Pile, była aukcja gołębi, tam właśnie był, przyjechał przedstawiciel Versalagi, to było 2 lata temu. I po prostu była aukcja gołębi. Nabyłem tego gołębia tylko ze względu na to, że był to gołąb z gołębi dalekodystansowych. Hodowcy nie znałem. No i okazało się, samiczkę miałem, ale będąc na aukcjach Pipa, zauważyłem, że jest to nazwisko gołębi i to jest dokładnie to samo co na rodowodzie, a więc Garnier Fruitier. I okazało się, że to jest super lotujący hodowca we Francji na dalekim dystansie. Gołębie na aukcjach Pipa, no, o ładnych sumach. Po prostu samiczki chcę sprzedać, bo jak mówię, już żegnam się z tymi wszystkimi gołębiami dalekodystansowymi. Tylko zostawiam sobie te dwie linie. Samiczka godna polecenia, młoda, pokażmy ją chłodna. Tak może do kamery bardziej, o tak, widzimy. O tak, i skrzydło jeszcze może jej... Dobrze, o, widzimy. Dobra. I ten gołąb, jak się nazywa, będzie u nas na aukcji wystawiony. A pochodzi, tak jak kolega wspomniał, od francuskiego hodowcy o nazwisku, jeszcze raz, Garnier Fruitier. I tam wszystko w rodowodzie można sobie zobaczyć. A hodowca ten, tak jak kolega Piotr wspomniał, specjalizuje się w lotach na dalekim dystansie. Dziękujemy, a kolegów zachęcamy do zakupu tego gołębia.